Pamiętacie, szanowni państwo, co działo się 2 lata temu, kiedy mieliśmy katastrofę ekologiczną na Odrze? Kiedy mieliśmy całą masę śniętych ryb? Jak wówczas zachowywała się część mediów, nie wszystkie, część mediów oraz politycy ówczesnej opozycji? Czy pamiętacie, jaką wówczas wieszczono katastrofę? Jak było źle zarządzane państwo? Ile błędów było? Mam na dziś dla was 5, w mojej ocenie, najgłupszych wypowiedzi z tamtego czasu, ale też o wypowiedzi, które pokazują, jak bardzo politycy potrafią się zagalopować i przez to powstają takie materiały, bo nie myślą, szanowni państwo, bo nie myślą, bo wszystko przekładają tylko i wyłącznie na tu i teraz, na interes polityczny, a nie na logikę, nie na pewną jakąś taką zasadę dobrego uprawiania polityki, dobrego zarządzania państwem. Zapraszam na materiał. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o 3 rzeczy. O subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. Dzięki tym 3 prostym krokom ten kanał rozwija się i dociera do jak najszerszej liczby użytkowników na polskim YouTubie. Dziękuję wszystkim patronom i dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna przez tutaj platformę YouTube. Szanowni państwo, 2 lata temu, no pamiętam to jak dziś, robiłem całą masę wywiadów z ekspertami i z politykami na temat katastrofy na Odrze. To też mieliśmy też w tym samym czasie katastrofę ekologiczną na kanale Gliwickim. Pamiętacie tą słynną narrację? Rtęć, rtęć, wszędzie Niemcy, 1, 2, 3, tego zrobili badania i tam wykryli rtęć. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak robiła konferencję prasową, oskarżała władze pisowskie o te zaniedbania. No co to się źlego nie działo wówczas? Jakoś Prawo i Sprawiedliwość rozwiązało wówczas ten problem. Wykryto złote algi. Rok później już nie mieliśmy tylu problemów. W roku 2023 Prawo i Sprawiedliwość zadbało o monitoring rzek na tyle, że tak dużo tego problemu nie występowało. On występował, ale już nie w takiej skali jak w roku 2022. Teraz on wychodzi, co prawda nie na Odrze, ale na jeziorze Dzierżno Małe. To jest jezioro, Dzierżno Duże, przepraszam, jeżeli się pomyliłem. To jest jezioro, które ma dopływ w postaci rzeki Kłodnica, leży nieopodal Gliwic, czyli tutaj też mamy te połączenie Odra, kanał Gliwicki, ta sama woda może się dostawać. Nie wiem, nie jestem ekologiem, od tego są odpowiednie służby, od tego są służby rzeczne, mamy Wody Polskie, mamy zarządzanie kryzysowe, mamy służby wojewody śląskiego, mamy panią minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę i wiceminister Urszulę Zielińską. One, jako specjalistki, posiadające odpowiednie służby specjalistyczne, powinny się tym zająć i odpowiednio tym zarządzać. Tak? Tak. Na dziś jaka jest narracja polityków PiS-u? Oni krytykują obecne zarządzanie, ale jednak tu najmocniej pojawia się wśród polityków PiS-u i części Konfederacji to, że jakimi wy byliście wówczas hipokrytami? Patrzcie, jakimi wy jesteście hipokrytami. Jak wy nas atakowaliście? Co wy mówiliście? O co wy nas oskarżaliście w tym roku 2022? I ja mam dla was 5, w mojej ocenie, najgłupszych wypowiedzi, ale jedna będzie nie z roku 2022, ale z roku 2024. Chociaż można to pomiksować. To zostańcie za mną jeszcze przez kilka minut. Numer 5. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zobaczcie. W tej chwili jest już za późno. Umierają ryby, umierają bobry, umierają bociany. Za chwilę te śnięte ryby będą wywlekane z wody przez ptaki, przez psy. Ta zaraza będzie się rozszerzać i my nawet nie wiemy, co to jest. Niemcy zbadali po 2 dniach. Mówią rtęć. Śmiertelna trucizna, która będzie akumulowała się w rybach, w ujęciach wody przez kilkanaście lat. Czy wy to słyszeliście? Te ryby będą wychodzić, będą zarażać. Psy w ogóle, katastrofa, bobry, wszystko będzie padać z powodu rtęci, której nie było, podobno. Nie wiadomo, ale już szybciutko Szymon Hołownia zorganizował w konferencję prasową, kiedy tylko pojawił się problem, nie był jeszcze nawet wtedy posłem, oskarżył o wszystko ówczesne władze Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy i graj, polityka hulała i media to kolportowały dalej. No cóż, kto na 4. pozycji? Na 4. pozycji jest pani
obecna wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, która zrobiła taki oto happening, widzicie go teraz przed sobą, macie artykuł z Wirtualnej Polski. Pani wiceminister Urszula Zielińska, wówczas pani poseł w 2020 roku partii Zieloni, przyszła do Sejmu ze słoiczkiem, a w słoiczku była woda, woda z Zielonej Góry, woda, w której mówi pani minister, są metale ciężkie i rtęć, i pani minister prosi o wyjaśnienia, czy rządy PiS coś w tej sprawie zrobiły, i prosiła wówczas o wyjaśnienia, czy już będą dopłaty, odszkodowania dla osób, które zostały pokrzywdzone przez tą katastrofę ekologiczną, czy jest monitoring rzek i kiedy ta sprawa się wyjaśni, mówiła pani Urszula Zielińska z tym słoiczkiem. Czy dziś lata z takim słoiczkiem? Czy dziś będą jakieś dopłaty? Czy będą jakieś odszkodowania dla osób staratnych? No cóż, prawda? Tego nie wiemy. No a zobaczcie, kto jest na trzecim miejscu w mojej ocenie. Widzicie teraz ten wpis przed swoimi oczami. Obecna minister do spraw równości w roku 2022, pani poseł Katarzyna Kotula. Katarzyna Kotula. Odra umiera, bo rząd jest na wakacjach. No, ja sobie udostępniłem ten wpis dzisiaj. No bo chyba można to samo powiedzieć. Dziś Odra umiera, bo rząd jest na wakacjach. Jaka to jest hipokryzja, prawda? Proszę bardzo, jak szybko do nich kolejny raz wraca to, czym oni atakowali Zjednoczoną Prawicę. Miejsce numer 4. I to jest ta sprawa, która łączy się z rokiem 2022 i 2024. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski gości na antenie Polsat News. Zobaczcie. Zgodzi się pan, panie marszałku, z taką tezą, że wraz ze śniętymi rybami w Odrze na wierzch wypłynął całkowity rozkład naszego państwa w segmencie rządowym? Ach, to jakaś taka chyba pisowska narracja zwiastująca koniec świata. Trzeba powiedzieć jedno, panie redaktorze, dlaczego te złote algi pojawiają się w rzekach, skoro rzeki są słodkowodne, a one powinny się pojawiać, jeżeli już, to w rzekach słonowodnych? No z prostego powodu, prawda, że te rzeki zostały zasolone przez duże zakłady przemysłowe. Nie zrobiono nic w tej kwestii za PiS-u i nie za wiele do tej pory zrobiono. Ale nie zgodzi się pan, że to jest rozkład państwa w segmencie rządowym, że wypływa na wierzch z tej Odry? Nie, absolutnie. PiS-owska narracja pan mówi. Tak, oczywiście. Ale to są pana słowa, panie marszałku, jak rządziło PiS, jak był problem taki sam z tymi algami i ze śniętymi rybami, to pan 14 sierpnia, dwa lata temu, mówił, że właśnie rozkład państwa wypływa. No i co, PiS-owska narracja? No nie ma takiej narracji. To jest narracja, panie redaktorze, polityczna, która dzisiaj moim zdaniem ma zupełnie inny charakter, ponieważ widzę, że kierownictwo resortu w tej kwestii coś robi. Czy widzieliście, jak mina Zgorzelskiego zrzedła? Po prostu nagle z pisowskiej narracji narracja stała się taka polityczna. No cóż miał zrobić? I najlepsze jest to, że oni tak dużo mówią, politycy, tak po prostu bez pomyślenia atakują swoich oponentów, że oni nawet nie wiedzą, czy oni coś powiedzieli, czy nie pamiętają tego. Bo człowiek, który jakoś zbiera myśli, jakoś chciałby skrytykować kogoś merytorycznie, to musi nad tym się pomyśleć, zastanowić, a wówczas się pamięta, co się mówiło. A co myślicie, kto będzie na miejscu pierwszym? No któż to inny mógłby być, jak nie Donald Tusk. Premier Donald Tusk i jego wpis. Zresztą też pojawiły się oprócz tego wpisu wypowiedzi w podobnym tonie. Zobaczcie. Cała Polska jest śnięta tymi rządami, nie tylko ryby. Pistor tęć. Czy to można zakwalifikować, szanowni państwo, jako mowę nienawiści? Sprowadzanie oponentów politycznych, przeciwników politycznych do rtęci. To jest hejt. Hejt w sieci. Takiego zwykłego trolla internetowego w mojej ocenie. Czy zgadzacie się z tą piątką? Może macie jeszcze jakieś inne przykłady? Dajcie znać i bardzo proszę, nie atakujcie obecnych rządzących w taki sam sposób, jak oni to robili. Trzeba być lepszym. Trzeba pokazywać, że są po pierwsze hipokrytami, że są nieskuteczni, że nie potrafią rządzić, że atakowali kogoś za rzeczy, które się naturalnie działy i zawsze może wystąpić jakiś kryzys, a teraz mają sami to samo i nie wiedzą, co mają zrobić. I mają kłopoty. I pani minister Henning-Kloska na antenie TVP Info, Neo TVP Info mówi, że zamiast na monitoring rzek wydali na samochody. No najprostsza kurde narracja musi się pojawić. Najprostsza rzecz.
Oni wydali pieniądze na coś innego zamiast na monitoring rzek. No, jedna prosta rzecz, idziemy do Neo TVP, do czystej wody, bach i leci to wszystko po sieci. Taka w mojej ocenie dezinformacja płynie. Nieładnie, niczego się nie nauczyli. Tyle na dziś. Do zobaczenia, Łukasz Żygadło.